więc wiesz, byłem tam, słuchaj, na tych wakacjach, ale ja ci mówię, nie, no wiesz, niby Wenecja, nie, takie wiesz, kanały i w ogóle, ale tak naprawdę nie. Dzień dobry Państwu, Szymon Kwiatkowski, Polski Karawaning. Jesteśmy w... Kurczę, właśnie, gdzie my jesteśmy, jak to określić? Czy my jesteśmy w samochodzie, czy my jesteśmy w saunie? W mobilnej saunie. W mobilnej saunie. Dokładnie. Okej. Okay. Mariusz Augustyniak. Tak, cześć. Powiedz Mariusz, skąd jesteś? Przepraszam. Jestem, cześć, z Łodzi jestem. W saunę mam już tą 5 lat. 5 lat. Tak. Kurczę, bo to powiem Ci, bardzo, bardzo oryginalny pomysł. I tak naprawdę nic z zewnątrz nie daje do zrozumienia, że tak naprawdę mamy do czynienia z mobilną sauną. Wiesz co, i o to w tym wszystkim chodziło, bo generalnie kiedy kupiłem ten samochód, nie było zbytnio do niego pomysłu, bo to jest Dodge Ram Van, czyli wersja tak naprawdę Chevroleta, która jest vanem i była z tyłu przestrzeń, a pomysł się narodził w tym momencie, kiedy no, nie było co z tym zrobić, a chciałem zawsze mieć saunę. Nigdy tej sauny nie miałem. No i realizacja 2-3 miesiące i zrobiliśmy ją. Dobra, słuchaj, ale powiedz mi, jak to się sprawdza jako sauna, bo ja saunę wyobrażam sobie jako dobrze zaizolowane pomieszczenie, obite jakąś strukturą, jakąś specjalną konstrukcją, która nie pozwala temu ciepłu się wydostać. Co zrobiłeś takiego, żeby tak naprawdę to przestało samochód przypominać, przynajmniej w tej tylnej części, a zaczęło przypominać saunę? Słuchaj, jest to tak mała powierzchnia, że tutaj generalnie izolacja jest zrobiona, ale nie jest jakoś mega profesjonalnie, bo w takiej małej powierzchni w ciągu 30-40 minut po odpaleniu tego pieca, który ma 1 kW, ponad 1 kW, robi się tu 95 stopni i do momentu, kiedy nie otworzysz drzwi i nie zrobimy przejścia do kabiny, możemy normalnie się saunować. W 2-3 osoby te 90 stopni naprawdę wystarcza. A, czyli tutaj jest przejście do kabiny, jest, tak? Możesz sobie otworzyć. Zaraz do tego wrócimy, zaraz zobaczymy, jak to oczywiście to nie jest taka wygląda. Sauna, która może być używana dłużej niż godzina, dwie, no bo wiadomo, tu są elementy plastikowe, elementy, które są konstrukcyjne samochodu i na pewno by to zaszkodziło, ale taka 40-minutowa odpoczynek tutaj jak najbardziej. Czyli to jest ten czas, jaki do tej pory saunowałeś? Najwięcej była włączony piec w granicach godziny czasu. Tak. Czyli trzeba powiedzieć, że jesteś w zasadzie atrakcją kempingową. Jeżeli przyjeżdżasz gdzieś, znaczy, tak. Zapraszasz innych? Zapraszamy innych, nawet mamy dzisiaj taki plan, żeby ją odpalić. Poza tym zabieram ją zawsze, bo mam kampera. Na kamperze mam dopiętą przyczepę lawetę i ją bierzemy, więc no, to jest tylko, a tutaj jest ten piec jest o tyle fajny, że jest zrobiony na 220 V. Nie trzeba mieć siły, więc podłączamy sobie ją pod normalne zasilanie. Jest frajda, naprawdę jest frajda. Testowałeś już, ile osób zmieści się w tym pomieszczeniu? Wiesz co, najwięcej osób, ile tutaj było, to było 8 osób, ale to nie jest absolutnie komfortowe. Najwięcej nawet widzisz, siedzimy we dwójkę, jeszcze jedna osoba jak tu wejdzie, to wystarczy. Nieźle. W zasadzie można powiedzieć, że pełna integracja. W ogóle bardzo fajny pomysł. Powiedz jeszcze coś na temat samego samochodu, bo wspomniałeś, że on stał gdzieś u twojego kolegi w krzakach. Tak, był takim wrostem praktycznie. To był wrost, o tyle fajny, bo nie miał korozji, ma bardzo mały przebieg. Kolega, który trochę mieszkał w Niemczech, paręnaście lat temu go sprowadził i ten samochód stał i nikt na niego nie miał pomysłu, dlatego że to był po prostu van. A tych samochodów w wersji van było naprawdę bardzo mało, a z tego tytułu, że on był tak fajnie zachowany, więc nikt nie chciał go rozebrać na części, nie wiem, sprzedać i tak dalej. I był kiedyś taki pomysł kupna innego samochodu od tego kolegi, kupiłem ten stwierdziłem, że zostawiam, no i sauna. No. Elegancko. Czy jest to jakiś, możesz powiedzieć, jedyny tego typu projekt w kraju? Jedyny. Już tutaj niektórzy opisywali, bo ten samochód jest troszeczkę opisywany też w internecie, w różnych mediach. Nikt nie ma mobilnej sauny, jeżeli chodzi o pojazd, który jest silnikiem, bo jeżeli chodzi o przyczepy, no to oczywiście są takie przyczepy. Tak. Ale jeżeli chodzi o sam samochód, jako sam samochód, który jest sauna i jest oczywiście sprawny, nie jest to jakaś tylko i wyłącznie zabawka, to jest jedyny w Polsce, jak najbardziej. Miałeś jakieś źródło inspiracji, przynajmniej w jakichś zachodnich konstrukcjach? Nie. Wszystko samemu.
ale mówimy o Polsce, natomiast czy gdzieś na świecie... Też nie widziałem. Nie widziałeś nie widziałem. Takiego. No to gratuluję pomysłu, myślę, że to jest świetne, świetna, że tak powiem, inspiracja dla wszystkich, którzy chcieliby zrobić coś oryginalnego. Słuchajcie, nie bać się pomysłu, zrobić coś szalonego, coś wariackiego i coś jedynego w swoim rodzaju. Dokładnie. Gratuluję, gratulujemy.